Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem włączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. I tym akcentem rozpoczniemy bardzo skromne uroczystości, czy uroczystość odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i 102 lata wolności. Jadąc tutaj, uświadomiłem sobie, że więcej Polska była w niewoli, niż jest obecnie krajem wolnym. Ja myślę, że w tych trudnych warunkach nie będziemy pewnie tutaj nawiązywać do historii ważnej. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jesteśmy wdzięczni tym, którzy tą wolność przywrócili Polsce, którzy tą wolność przywrócili nam, że dzisiaj żyjemy w kraju wolnym. Można dzisiaj zadać sobie pytanie, jaki to jest kraj wolny. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że kraj, który nie jest zależny od obcych mocarstw, od innych krajów, który może decydować sam o sobie. Kraj wolny to tacy, w którym ludzie są wolni, w którym ludzie sami stanowią prawa, w którym każdy człowiek jest ważny, każdy człowiek jest szanowany, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, jakie ma wartości, że większość decyduje o prawach, ale szanuje mniejszość. Ja chciałbym podziękować i powitać oczywiście wszystkich Państwa przedstawicieli tutaj na dzisiejszym spotkaniu. Liczymy się z tym, że dzisiaj najważniejszym zadaniem, najważniejszym celem nas jako jednostek i nas wszystkich jako społeczności, jako mieszkańców kraju jest dbałość o zdrowie. To jest cel taki najważniejszy, ale bardzo fajnie, że tutaj możemy się spotkać w tym ograniczonym składzie. Mam nadzieję, że za rok tu na tym placu, przed tym pomnikiem, z okazji odzyskania niepodległości, tej bardzo ważnej daty, będzie nas tak jak zawsze dużo.